Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. Bracia, nikt z nas nie żyje dla siebie, i nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana, jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci, należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi.